Kiedy Ariaman stanął w kole wiecujących, była chwila właśnie, kiedy maglitwor mówił, iż ma uczni swych i wykonawców. I wskazał też na Ariamana, którego przejął wstyd, iż tak mało wie z tego, co wiedzieć teraz nade wszystko należało. W myśl wiecu, jedni szli do Królestwa, aby działać w duchu i wyżynach, inni mieli iść do Rosji, aby działać w duchu i Sojuszu bratnim. Większa część miała zostać w turowym rogu, bo ludzie to byli gasnący, choć sercami płonęli, jak ta chorągiew, co we jak słońce, w nocy jak żar prowadzi. Ariaman czekał swego wyznaczenia, rzekł Mac Litwor. Znam kogoś, w kim tętni ukryta jeszcze niewymierzona energia. Dokąd chcesz, Ariamanie? Wybierzesz naturalnie strony najdalsze, nie byłbyś śmiał inaczej w sobie krwi z króla wężów. Więc idź za natchnieniem i szukaj swych dróg sam. Zdumiał się tej rewelacji Ariaman o powinowactwie z królem wężów, lecz milczał. Odwiedził Ariaman chatę, dzieci swej żony. Milczący był, lecz radosny. Radosny to nie znaczy pełny szczęścia, jeno że otchłań w głębi swej miał pełną niegasnącego światła. Wyżej zaś były wszystkie męki własnej, narodu wszystkie przeczucia złe. Był w Warszawie, wśród tłumów burzących się jak podraźnione pszczoły, szukające matki. Rzucał wszędzie posiew słów maga Litwora, czytał wszędzie jego złote orędzie. Tłumy zaczynały już rozumieć. Potem na jeziorze Trockiem w ruinach kiejsutowskich zebrał lud i mówił i lud miał go za jednego z rycerzy wawelskich którzy powstali chciano go okrzyknąć swym jasińskim, ale Ariaman zniknął spośród tłumu i gnał pociągami nad morze czarne które omywa skały Tatr w bachszczy saraju Mówił z derwiszami i mówił z czcigodnymi sędziwymi Tatarami, którzy dziwili się, że język ma tak słodki, i którzy opowiadając o klęskach swego oraz polskiego narodu, wciąż dodawali chwała Panu, chwała Bogu, Allah Khehrim, i wziąwszy wielkie przysięgi, odjechał na Kaukas Tatrzański, gdzie był przykuty niedawno jeszcze Prometeusz. Tam przebywał w miastach, mówił z nauczycielami, z redaktorami i z wojskowymi. Tam błądził też sam w nocy po tym ogrodzie wśród czeluści skalnych, gdzie tęskniła Astrid, królewna z Norwegii, zanim zabitą została przez kawiarnianego tragika. Wyruszył w góry, które są za lodowcem morteraczu do wspaniałych, bitnych plemion dawnych rycerzy krzyżowych, którzy zabłądzili w tych cieślinach i zostali tam na zawsze. Wschód wiał tu zupełny, a zamiast kłamliwych dyplomacji, zmierzały zbrojne dłonie do uścisku z lachem. Cudowne były momenty, gdy widział tych rycerzy ćwiczących się zbrojno w lasach. Na kobiercach, zaś w dymiącej sakli, wśród chłodnych nocy górskich, zawierał śluby, że nie zdradzą swastiki. Jechał Ariaman, konno, wiedziony przez przewodnika do plemion muzułmańskich, i mówił z nimi językiem emira i wiedział, że tam wszystko już gotowe. Jechał Ariaman do ruin przecudnego, pustego Zygmunt Miasta. Tam czytał z głazów wielką przyszłość. W zamkach rozbitych armatami patrzył na cudne dziewice rycerki wśród miriady luster tworzących sklepienia w kształt pryzmatycznych komórek w plastrze miodu. W klasztorze asasinów wśród żaru straszliwego leżał ukryty w celi chłodnej i czytał kroniki. Wieczorem, gdy powiał wiatr od góry, która się zwała Ołtarz Świata błądził nad świętym stawem, patrząc w lodowcową górę. I mówił ze Starcem gór arcy arcyjumenem tamtejszym podobnym do Mojżesza z potęgi twarzy, z brody czarnej i z błyskawicowego geniuszu, który gniewem buchał za hańbę swego narodu. Wracał Ariaman. Przy jeziorze wielkim, jak morze, rozbił się pociąg, pod który podłożono bombę, lecz on ocalał. Na stacjach robotnicy walczyli tysiącami z wojskiem, padały kule jak grat, lecz Ariaman był nieranny nawet. A jednak był wszędzie tam, gdzie mak Litwor chciałby go widzieć. Gdy wchodził, płonęły fontanny myśli i uczucia, jak drzewa zapalone piorunem wśród puszczy. I jeśli teraz. Odsłaniamy zapiski jego z tej podróży, lotem huzarowego ptaka czynionej, to nie przeto, iżby te słowa ledwo jednym brzmieniem ogarniające całe odchłanie przeżyć, aby te słowa były popularne. Mrok z nich bije i może czasem światło. Allah Bóg jest miłosierny. Niech każdemu, kto wart jest, da wiedzę, fantazję. Imaginacja, natchnienie, tudzież intuicje, bowiem pismo nasze jest szyfrowane i sympatetyczne, widzialnym się staje tylko pod skalplem myśli i od wpływu ognia. Po kilkumiesięcznym wypełnianiu magicznego złotego orędzia chciał oddać się duchowemu przeżyciu grozy toczących się walk na wschodzie, a nie mogąc doczekać Maga Litwora w Cieśninach, gdzie unieśmiertelniał ród ludzki Prometeusz, wyruszył wczesną jesienią nad Amur, gdzie znajdowały się wówczas wojska rosyjskie. Mówią złośliwi, że Kuropatkin przegrał, mając w Ariamanie przeciwnika w bitwie pod Mugdenem. Dalsze dzieje Ariamana trzeba byłoby wyśledzić z biuletynów wojennych. My jednak, kronika turowego Rogu, zajmujemy się tylko tatrzańską stroną życia naszych bohaterów. I otóż kiedy zimą wrócił w taty Ariaman z przestrzeloną ręką, zmiana nastąpiła w jego duszy. Świat mu wydawał się jakby olbrzymia mroczna rzeka pełna wodospadów. Ta rzeka to nieubłagane kosmiczne prawo. W rzece niby lipowy kwiat, niby jętki motyle płyną i toną ludzkie egzystencje i nie tylko ludzkie, wszystko co istnieje. Jedyną mądrość stanowi życie swe wyżyć aż do dna. Ariaman widział gladiatorów w straszliwej arenie, gdzie nie było duchów jako widzów. No zaiste groza potworna tonących pancerników, bombardowane miasta, rozpusta między oficerami wojsk rosyjskich, łatwość mechaniczna zabijania tysięcy tych jaźni, tych dziedziców nieba, tych miar wszechświata, taniość ludzkiej karmy, którą się wdeptywało w błoto mandzurskich, rozmokłych gechen. To rozstroiło umysłowość nie tak zrównoważoną jak... Pan Ostafii Huraganowicz, skłonną do wyżyn, o ile był maglitwor, lecz tym skłonniejszą do przepaścistych wądołów, szału i namiętności, o ile wielkie światło nie wiodło go. Przebycie samopas okropnych dziejów walki uczyniło z Ariamana Jeźdźca który z koniem swym przejeżdża nad przepaścią, widząc ścieżynę zwężającą się i bezpowrotną, aby obrócić koniem, znaczy runąć tam w odchłań z wyżyny. Dłużej uczestniczyć w ruchu wyzwolenia nie miał już Ariaman po co. Utracił zupełnie wiarę w możliwość wielkich gór dla narodu. Małe zdobycze ekonomiczne nie obchodziły go. Dziwił się sam tej złowrogiej pustyni, która w nim zapanowała. Schronił się nad swe morze w tatrach dziko huczące w jesiennych burzach. Z melancholią wpatrywał się we wschód, zarówno jak w zachód słońca. Łowił ryby dla domu i chętniej niż ryby znosił owoce z lasów. Nad wodospadami nieraz stawał, namyślając się, co czynić. Tam na dnie, już spokój, tu na górze, chmury obłędu. Wreszcie postanowił wybrać się na dni kilka do turowego rogu.